Cześć, jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania 90. odcinka naszej serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West, gdzie po dłuższej przerwie powracamy do wątku fabularnego. Przed nami misja główna Grobowiec Faro, aby znaleźć i zdobyć dostęp Omega w Tebach, prywatnym bunkrze Teda Faro. Aloy musi przedostać się przez Zatokę do starożytnych ruin San Francisco. Ostatnio fabułę wykonywaliśmy bodajże w 62. odcinku, w 63. jeszcze były rozmowy w bazie po fabule, no a później zajmowaliśmy się mnóstwem aktywności pobocznych. To nie bez powodu, no bo ostrzegaliście mnie, żeby teraz już za bardzo nie cisnąć tej fabuły, bo bardzo szybko można dotrzeć do końca, a na pewno chciałbym wcześniej jednak wszystko tutaj w 100% ukończyć, więc ta misja fabularna, miejmy nadzieję, że dostarczy nam rozrywki na 2, 3, może 4 odcinki, zobaczymy, trudno powiedzieć ile to będzie trwało, a później pewnie znowu trzeba będzie powrócić na jakiś czas do dodatkowych aktywności. W każdym razie mamy tutaj dwa cele, jeden główny, żeby znaleźć Alwę, a cel dodatkowy, aby udać się do krawędzi. I powiem wam, że już rozpoczynałem nagrywanie tego odcinka, udałem się do krawędzi, ale okazuje się, że tam niczego nie ma, no bo po prostu jest to taki dodatkowy cel, żeby ewentualnie tam się uzbroić, wykupić sobie jakieś wyposażenie. W naszej jednak sytuacji, kiedy mamy już to wyposażenie naprawdę dobrze rozwinięte, a i też byliśmy w krawędzi już wcześniej w ramach aktywności też dodatkowych chyba, no to nawet jak się tam udaje, to ten znacznik dodatkowego celu nie znika, więc niech was to nie zdziwi, że od razu ruszamy do Alwy. Tutaj przywitałem się z wami przy Cierniowym Bagnie. Znamy to miejsce doskonale. Co ciekawe, tutaj po drodze jest też jakiś wyścig do rozpoczęcia. Oczywiście teraz się tym nie będziemy zajmować, ale zapewne odkryjemy niejako przy okazji ten wyścig, linię startu i mety, więc na przyszłość będziemy wiedzieli, żeby tu powrócić. Już nawet widzę, że to jest chyba miejsce startu i rzeczywiście omijamy tych wszystkich ludzi tutaj. No, tak swoją drogą zaklinowałem się. Dziwna sprawa. No tak, tam już się Ata ucieszyła, że przyszliśmy, ale w rzeczywistości jednak omijamy ten teren na tę chwilę. Tutaj dobrze sobie odkryć ognisko, w razie czego właśnie w którymś z kolejnych odcinków przeniesiemy się tutaj bezpośrednio. No i w tym momencie już skupmy się na tym, żeby dostać się do właściwego punktu, gdzie mamy kontynuować poszukiwania Alwy. A tutaj ostatnio dużo się działo, jeśli chodzi o motyw Quen. Tych ludzi kolejnej strony, można powiedzieć, konfliktu, to skrzydło się trzyma, której jeszcze do niedawna nie znaliśmy. Chyba tu mamy poszukać. Dobrze, czas przepłynąć wodę i poszukać lądowania. Oraz Alwy. Zbadaj posterunek Quen. Pusto tutaj. Nikogo tu nie ma. Dziwne. W takim razie nic mnie nie powstrzyma przed zabraniem łodzi. No dobra. Mamy łódkę rzeczywiście, słuchajcie. Wow! A to nie jest ta maszyna? Ostatnio byliśmy w kotle i dostaliśmy informację na temat tej maszyny. Poznaję po jej kształcie, po jej wyglądzie. Kurde, no jestem za daleko, żeby zeskanować, no. A chcę to koniecznie zrobić. No, kwas nie wyrządzi jej dużej krzywdy. No proszę. Rzeźni kolec, tak to wygląda. Nie będziemy teraz oczywiście na razie z nim walczyć. No ale przynajmniej kolejna maszyna do kolekcji w naszym katalogu. Brakuje mi już tylko jednej czy dwóch maszyn? Jeszcze dwie. No to ciekaw jestem, kiedy takowe spotkamy. Niewykluczone, że właśnie musimy popchnąć wątek fabularny do przodu, żeby coś w tej kwestii się wydarzyło, żebyśmy mogli takie nowe maszyny tutaj znaleźć. Tymczasem ruszamy, co?
O kurczę, to wygląda na to, że dość daleko płyniemy. Może to już jest właśnie ten zachodni skrawek całej mapy, który dotychczas był zasłonięty. Nurt spycha mnie na południe. Nie ma wyjścia, muszę dotrzeć na tę plażę. Nie może być za łatwo, co? Pewnie dalej pójdziemy pieszo do celu. No trochę Aloy płynęła. Chyba całą noc. Tej strony przeprawy promowej też nikt nie pilnuje. Gdzie są Quen? Pewnie w lądowaniu. Muszę je znaleźć. Powinno być na północny wschód. Łódź na stały ląd. Patrzcie, czyli możemy z tej łodzi korzystać na bieżąco. No ewentualnie rozumiem, że korzystać też z różnych punktów szybkiej podróży. No to nieźle. Faktycznie. To jest punkt praktycznie najbardziej wysunięty na zachód. Tutaj też mamy żyrafa, ale to w przyszłości dopiero się zajmiemy jego przejęciem. Prawdę mówiąc, to powinna być pierwsza rzecz, jaką zrobię, gdy już uporamy się z tą misją fabularną. No ale jeszcze zobaczymy. Tak, skoro już jestem przy takim charakterystycznym punkcie, to naprawdę nie ma tutaj żadnej notatki wyjaśniającej też coś, na przykład fabularnie? Chyba nie. Dobra, lecimy. Na razie pieszo, a później zobaczymy, czy nie wezwać wierzchowca. Bo tutaj jakieś siedlisko maszyn przed nami. Żadnej nie widzę, jak na razie. A to dziwne. No tak, bo pazury i ostre zęby to za mało. No dobra, to faktycznie musiało być dziwne. I kurde, mamy teraz problem, bo albo będziemy unikać. No bo to jest chyżoszpon ognisty, a tam kolejne. Albo po prostu zawalczymy. Ale prawdę mówiąc, kurde, jest ich tutaj więcej. Więc sam nie wiem, czy teraz, kurczę, zabierać się za walkę, czy jednak lepiej spróbować się rzeczywiście przekraść. Nie wiem, czy w ogóle będzie taki właściwy moment, aby tutaj przejść. Lodowa amunicja może tutaj pomóc. A pójdźmy tędy. Tędy właśnie chyba też ten jeden chyżoszpon tutaj przychodzi. Mamy trasę wyznaczoną. No ale gdybyśmy jakoś tutaj przemknęli, to dałoby radę chyba tę maszynę ominąć. Tak mi się wydaje, że teraz zrobimy to w ten sposób. Najważniejsze trzymać się tych krzaków. I tak pewnie jeszcze będziemy musieli tutaj powrócić prędzej czy później. Teraz chyba w stronę kolejnego ogniska, bo tutaj nękacze również. Po prawej stronie, a to oznacza, że będą miały kamuflaż aktywny. Więc trzymam się tamtych rejonów z daleka, przynajmniej na razie. Zobaczymy, co będzie później. Podobają mi się te lokacje. Kurde, dużo ptak. Czyli to są ruiny San Francisco. Całe miasto walących się wież. A tam gdzieś pogrzebane są Teby. Mam nadzieję, że Alva i Quen pomogą mi je znaleźć. Kurde, ale co by nie mówić, to jest coś niesamowitego w tej grze. Oglądać te różne amerykańskie miasta już dawno zrujnowane. Po wielu setkach lat. Patrzcie, ruina z reliktem. Czyli wiemy, gdzie jest ta ostatnia, bo tylko jednego reliktu mi brakuje w kolekcji. Czekajcie, może teraz? A nie, to ja teraz nie mogę wezwać wierzchowca, ale jazda. Od kiedy jestem na tej wyspie? Ciekawe, czy tak cały czas będzie to niemożliwe? Kurde.
No na razie muszę rzeczywiście zwiedzać pieszo. Może to i lepiej, bo się nacieszymy tymi terenami nieco dokładniej, niż gdybyśmy mieli przebiegać tutaj możliwie jak najszybciej. Teraz i tak wydaje się, że droga jest dość prosta. Tutaj właśnie przy tych ruinach mamy od razu ognisko. Tu przed nami również jakieś. I na tym się może skoncentrujmy, jak na razie. Od kiedy ominęliśmy tamte maszyny, to tutaj jest spokój, chociaż po tamtej stronie widać chyba coś. A nie. To jest tylko jakaś lampa, cokolwiek. Z daleka się wydawało, że to oczy jakiejś maszyny. Dobra, mamy kolejne odkrycie. Nowe ognisko. No i już tutaj, do celu. Tylko się zastanawiam, czy iść górą. Chyba tak będzie lepiej. Dron Cyprus monitoruje okolice. Muszę zdobyć jego dane. Spokojnie, Aloy, to jeszcze w swoim czasie. Dronem się kiedy indziej zajmiemy. Dobra, to chyba przez ten most muszę iść. Przede mną jest pewnie wejście do lądowania. O, faktycznie. Patrzcie. Jest osada, lądowanie. Hej, hej. Czy to ona? Żywa przodkini. Wróżbitka nie kłamała. Wygląda całkiem spokojnie. Przodkini! Możesz podejść. No, pamiętajmy, że oni nas kojarzą zdecydowanie z postacią Elizabeth Sobek. To lądowanie, prawda? Poszukuję Alwy. Nadzorca Bohaj kazał nam zaprosić cię do niego, gdy się zjawisz. Proszę, chodź ze mną. Idź, daj mu znać, że idziemy. To ona! Wróżbitka miała rację. Wróżbitka, czyli Alwa, co? Nadzorco Bohaj, jakaś obca weszła przez bramę. Czyli Alwa naprawdę nie kłamała. Wyglądasz jak Sobek. Alwa tu jest? Muszę z nią pomówić. Rozważę twoją prośbę po tym, jak zdecydujemy, czym jesteś. Żywą przodkinią, tak jak wierzy Alwa. Czy może zagrożeniem w przebraniu? Nic wam nie grozi, dobra? Wasi żołnierze ostrzelali mnie bez powodu na kontynencie. Ty tak mówisz, niewierna. Niestety żaden z nich nie przeżył, żeby to poświadczyć. Pokonałam wasz oddział, kiedy... Przedstawiam szanownego prezesa. A... Oto i ona, nasza wielka tajemnica. Więc Bohaj, co wywróżyłeś? Czym ona jest? Doprawdy tajemnica, prezesie. Jak może wyglądać jak Sobek i nic o nas nie wiedzieć? Mamy uwierzyć, że żywa przodkini narodziła się na tych żałosnych ziemiach? O ocean, od królestwa wybranych? Jeśli tak, to po co? Nie znam odpowiedzi. Tylko ona zna. Ale cię ostrzegam, że nie zadowolą nas żadne kłamstwa. Zatem mów. Czemu tu jesteś? Jaki jest twój cel? Poszukuję miejsca zwanego Teby. A czemu chcesz je znaleźć? Alwa mniej więcej powiedziała, czego szukacie. Można powiedzieć, że mamy wspólny cel.
Chcemy uleczyć świat. Tak jak myślałem. Powiedz jej. Znaleźliśmy Teby. Miejsce wiecznego spoczynku sekretów Teda Fa. To niedaleko. Lecz droga jest dla nas zamknięta. Maszyny odcięły nas od wykopalisk. Wróżbitka Alva jest tam wraz z załogą kopaczy i żołnierzy. Nic jej nie jest? Zwiadowcy mówią, że maszyna przyszpiliła ludzi za ich osłonami, ale jakoś się trzymają. Maszyny, co? Mogę na to zaradzić. Alva mówiła, że jesteś doprawdy potężna. Ale najpierw mam kilka pytań. Odpowiemy na ile się da. A skoro oni nas przesłuchiwali do tej pory, to my się zrewanżujmy. Znaleźliście Teby. Jak? Przodkowie ujawnili je nam wkrótce po założeniu lądowania. Niecały rok temu. We fragmencie starożytnych danych, które odkryła Alva, a ja zweryfikowałem. Zawierał szczegóły dotyczące budowy ogromnego, podziemnego pałacu. Gdzie dokładnie? Blisko. Pod wielką piramidą w pobliskich ruinach. No jasne. Ted uwielbiał piramidy. Byliście w środku? A, nie. Pojawił się problem. Jeden z wielu. I rozwiążemy je wszystkie w swoim czasie. Najpierw musimy wrócić na wykopaliska. Mam nadzieję, że walczysz z maszynami tak dobrze, jak mówiła wróżbitka Alva. Oczywiście, że tak. No ale, kurde, mówiliście o jakimś problemie. Może byście zdradzili. Czego właściwie szukacie w Tebach? Alva chyba przyniosła potrzebne wam dane. Przeprawa przez ocean była bardzo ryzykowna. W związku z tym, póki tu jesteśmy, odkryjemy wszystko, co związane z dziedzictwem. Zwłaszcza coś tak ważnego jak Teby. Nie wrócimy, dopóki nie zdobędę wszystkich ich sekretów. Jakoś ten prezesik, kurczę, mi się nie podoba. Więc Alva wam podlega. Moi koledzy z Rady Nadzorczej wybrali mnie, żebym doglądał odzysku danych podczas tej ekspedycji. Tak. A ty jesteś szefem wyprawy. On jest kimś znacznie więcej. Zwracasz się do kuzyna samego cesarza Quen. Dziedzica rozległych posiadłości w Wielkiej Delcie. Pierwszego prezesa od 5 pokoleń. Ona musi jedynie pojąć, że to ja tu sprawuję władzę. A moją wolą jest zdobyć sekrety Teb. Moją też. Alfard? No i widać, że prezesik uważa się za nie wiadomo kogo. Przebyliście ocean na tych statkach? Nie było łatwo. Wielkość nie przychodzi łatwo. To prawda. Samo zbudowanie flotylli zajęło 7 lat. Ta ekspedycja to najważniejsze przedsięwzięcie w tym pokoleniu. Wyprawa? Po wiedzy przez wzburzone wody, podczas której ważą się losy naszego plemienia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie niezłomna wola naszego prezesa. Rejs był wymagający. Tutejsza dzicz jeszcze bardziej. Nasi marynarze i żołnierze dużo wycierpieli. Wiem o tym. Ale wszystko ku chwale Quen. Oczywiście. I już tak się może nie gorączkuj, co, prezesie? Jakie maszyny przygwoździły waszych ludzi w Tebach? Gromoszczęk. Walczyliśmy z nimi wcześniej, ale ten jest... twardszy, silniejszy? Ma czarny pancerz? Tak. Skąd wiedziałaś? Nieważne. Odmiana Alva. Nie będzie łatwo, ale go pokonam. A więc los nam sprzyja, co wiem nie od dziś. Żywa przodkini stąpa pośród nas i pomoże mi zdobyć wszystkie sekrety Teb. Możesz uzupełnić tu zapasy.
Potem do Teb, u podstawy piramidy w tamtych ruinach. Podążymy za tobą, gdy zwiadowcy potwierdzą, że droga wolna. No dobra, to była ciekawa rozmowa. O, tutaj tylko powtórzenie. Czego jeszcze ci trzeba? No, chyba niczego. Czas się zbierać. Tak, faktycznie. Myślałem, że będziemy w stanie wyciągnąć jeszcze z nich coś więcej, ale wygląda na to, że nie. Tutaj jeszcze możemy dostać jakieś informacje, zapytajmy. Więc to prawda. Żywa przodkini kroczy wśród nas. Pomów ze mną, proszę. No skoro już tak prosisz? Nie wierzyłam, ale teraz widzę. Zaprawdę jesteś odrodzoną przodkinią. Dobry znak, jeśli kiedyś taki widziałam. Jestem zwiadowczynią ekspedycji. Podzielę się z tobą wszystkim, co usłyszę w tej dziwnej krainie. To mój obowiązek wobec przodków. Powiem ci zatem. Inni zwiadowcy znaleźli stare ruiny na zachodzie. Twierdzą, że widzieli w nich relikt przodków, ale nie byli w stanie go wyciągnąć. Może żywa przodkini mogłaby odkryć jakiś sposób, gdy inni zawiedli. Być może, jeśli znajdę się w pobliżu. Sam to już widziałem. Niech przodkowie nas prowadzą. Czyli nic nowego tak naprawdę. Po prostu pojawił się tutaj cel, ale ujawniło się już wcześniej na mapie, jakby nie patrzeć. No też, zdecydowanie jest to jedna z rzeczy, którą będę się zajmował niedługo. Ja tutaj się rozejrzę jeszcze po tym obozie. Na początku filmu przerwnikowego widziałem jakąś notatkę, ale gdzie to konkretnie było? Mam nadzieję, że zlokalizujemy, bo Aloy się w międzyczasie trochę przemieściła. Nic, tylko wąchałem. Cóż, nie rób tego, tylko się dręczysz. Ale mają tam pieczeń. Dobra, tutaj mamy jeszcze warsztat. Chyba akurat amunicję mam wytworzoną, no ewentualnie mógłbym się pokusić jeszcze o wytworzenie tego tutaj do pełnych limitów, ale nie. Szkoda surowców tak naprawdę, czyli właśnie samych surowców też chyba mam uzupełnionych. Gdy wszystko zostanie zrobione, będziemy... O, coś jest tutaj na górze. A po co? To oczywiste, dzikusy skąd... Lista ofiar. Zbiór liczb starannie zapisanych pismem Quen. Zaginieni na morzu 61. Wypadki 9. Zabici w walce. Barbarzyńcy i maszyny. Choroba. Straceni. I 4. Nie wiadomo co. Łącznie 133. Nentu nie miałyby szans w starciu z potęgą cesarstwa. Myślisz o podboju? Ale dobra, jak a więc do piramidy, to żeby zniszczyć gromoszczęka. No jasne, jasne, zaraz będziemy tam ruszać. Otwórzmy jeszcze tę skrytkę. Mogę zebrać ekipę do poszukiwania. Porażający dyskomiot. Znaleźliśmy nową broń, panie i panowie. I to po raz pierwszy fioletowy dyskomiot. Super. Nie korzystamy często z tego rodzaju broni, ale fajnie, że jest coś lepszego w naszym wyposażeniu. Szukajmy dalej. No tutaj jest jeszcze obok chyba jakiś sprzedawca. Tylko jaki? Zielarka. Okej. Nauki dziedzictwa dają nam bezpieczeństwo. Mamy wszelkie zapasy, więc tutaj o to się nie musimy martwić. Od razu ruszajmy dalej, bo nadal jeszcze nie znalazłem tej notatki, którą widziałem właśnie na scence przerywnikowej. Nie wiem, czy to było to. Panteon przodków. Bycie wróżbitą to zarazem wielkie błogosławieństwo i podniosły obowiązek. Skoro jesteśmy uczonymi w nieskończonej mądrości przodków, zwykły lud szuka u nas rady. Nie wolno nam zaniedbywać obowiązku przewodzenia innym, niezależnie od tego, jak błahe mogą się nam wydawać ich troski i kłopoty. Niech ten zbiór posłuży za kamień probierczy na wypadek, gdy będą potrzebować inspiracji. Jeśli kogoś dręczy zmęczenie lub głód, to powiedzcie mu, by wejrzał na iskrę.
Nikitę Arant, przodkinię, która założyła nasze wielkie cesarstwo. Dzięki jej mądrości pokonaliśmy stagnację i osiągnęliśmy życie w obfitości. Jeśli kogoś dręczy choroba lub niedola, to powiedzcie mu, by wejrzał na uzdrowicielkę, Son Yao, przodkinię, która przeciwstawiła się chorobie i śmierci. Dzięki jej mądrości staramy się przezwyciężyć nasze fizyczne ograniczenia i żyć z wigorem. Jeśli kogoś dręczy lęk lub niepokój, to powiedzcie, by wejrzał na obrońcę, Erika Visera, przodka, który był wcieleniem siły w czasach niepewności. Dzięki jego mądrości pokonaliśmy wrogów, by zbudować lepszą przyszłość. Jeśli kogoś dręczy zawieść lub gorycz, powiedzcie, by wejrzał na patrona, Petera, nawet nie wiem jak to przeczytać, przodka, który był rzecznikiem wykraczania poza małość człowieka. Dzięki jego mądrości zdusiliśmy niezgodę i stworzyliśmy społeczeństwo, które jest czymś więcej niż sumą jego części. No i dalej już. Odnowiciel, dane uszkodzone. Mocno tak to. Czy to zatem wszystko? No tutaj możemy sprawdzić jakieś stroje. O proszę, i to jest coś nowego. Żałobnica Utaru. Chwatka Nora. Oseramska strażniczka i handlarka Karja. No nieźle. To tutaj może sobie na początek kupimy to, chwatkę Nora. Tylko kup, bez używania. Niech pomaga ci w podróżach, ślepy. No i tutaj oczywiście wybierzemy sobie jedynie wygląd. Bo jeśli chodzi o statystyki, no to mam ciągle mściciela Tenaktów założonego. To jest taka wariacja na temat tutaj stroju wcześniejszego. Powiedzmy, że któregoś z tych. Korytarzy gruzu. No, tak to wygląda. Oczywiście z czasem jeszcze wykupię sobie te pozostałe chyba 3 stroje. Jak się trzymasz? Mam nadzieję, że pomożesz ekspedycji znaleźć, czego szuka przodkini. Spróbuj skończyć wcześniej. Dobra, tutaj jeszcze mamy jakąś skrytkę i chyba można się dostać też na górę, co ciekawe. Mieliśmy, ale teraz przenosimy go do składu oficera. Czyli znowu nam zabierają rację. Patrzcie, mamy jeszcze skargę. Niewielki dziennik oprawiony w skórę, zapisany niestarannym pismem Quen. Siedzę tu w samotności i wszystko, co do tej pory od siebie odpychałam, zaczyna do mnie docierać. Zmęczenie, rozpacz, głód. Wściekłość. Czy naprawdę straciliśmy połowę ludzi, statków i zapasów tylko po to, żeby miesiącami gapić się na metalowe drzwi? Z każdym mijającym dniem coraz trudniej ukryć, co każdy z nas tak naprawdę sobie myśli. Ta ekspedycja jest skazana na porażkę. Przeklęta, odkąd trafiliśmy na sztorm za ostatnim posterunkiem. Już, wyrzuciłam to z siebie. Może przymknę oczy, tylko na chwilę, przecież w najbliższym czasie i tak nie wejdziemy do Teb. No proszę, tam na górę może na razie nie będę wchodzić, ale muszę pamiętać, że tutaj jest to możliwe jeszcze. Kolejny sprzedawca przed nami i chyba będziemy mogli to miejsce opuszczać. Czym mogę cię dziś skusić? Tak, czyli tutaj mamy kucharkę. Możesz przejąć moją późniejszą zmianę? To już teraz naprawdę nie ma co czekać. Tędy rozumiem, że opuścimy to miejsce. I tutaj odbić w prawo. Na spoko. Tam jeszcze jest nieodkryty napad maszyn. Przyjdzie jeszcze na to pora. W końcu na nogach. Czyli co? Gdzieś tam musimy ruszać najwyraźniej. Teraz zobaczymy. Drona omijamy. I przechodzimy przez kolejny most. Nadal nie mogę wzywać wierzchowca, oczywiście. Spory obszar. To gdzie ta maszyna, o której wspominali? No, chyba tutaj zeskoczymy. To mi wygląda jak arena walki, co? Na razie chyba wchodzimy. Sikuska! Uciekaj, nieznajoma! W okolicy grasuje maszyna! Tak, właśnie po to tu jestem. Ta maszyna cię zabije!
Tu jesteś. Załatwmy to. No ja już mam gromoszczęka alfa oznaczonego. Tak więc tutaj nie jest to nic nowego, chociaż nie wiem czy na nagraniu walczyłem już z odmianą alfa. Na pewno poza nagraniem musiałem zdobyć jakieś surowce. Czyli tak, no tutaj standardowo trzeba będzie pójść w te działka i je wykorzystać jak najszybciej. Oprócz tego, no zawsze można też próbować ewentualnie odłączyć ogon, bo jest dość sporo warty. No dobra. Teraz szybko. Wyrzutnia dysków oznaczona. O, ale ma tylko jedną. A, bo ten gromoszczęk jest częściowo uszkodzony. To nie wiem, czy się cieszyć, kurde. Bo to faktycznie oznacza, że jest teraz problem. Nie mogę sobie dwóch działek odebrać po prostu. Dobra, teraz odebrane. Ewentualnie może właśnie spróbowałbym zniszczyć, czy też właśnie odebrać tutaj to działko, z którego korzysta. No. Aj, jak zaszarżował. Niesamowicie. Nie trafiłem teraz, za blisko troszkę. Zdecydowanie za blisko. Kurde. I to też kilka razy trzeba trafić, przynajmniej dwa. Dobra, wystarczyło. Nie będzie już do mnie strzelać z tego działka. Wow. Nieciekawa sytuacja. Kurczę, uda się w końcu odłączyć ten ogon? Musiałbym dłużej przytrzymać. Zdecydowanie. Teraz się uda. No i super. Prędzej czy później ten ogon się na pewno nam przyda do jakichś ulepszeń. Więc chciałem sobie zdobyć. Teraz tak. Tu jest też podatność na kwas. A, nie mam akurat kwasu. Ale po kolei. Najpierw działko. Dobra, i strzelamy, albo raczej rzucamy miotaczem. Najlepiej tutaj w bok. Pamiętamy z Horizon Zero Dawn, że tam był całkiem czuły punkt gromoszczęka. Dzięki temu, że on tak ładuje te strzały, to ja mam czas, żeby go wtedy obejść. Jeszcze. No i ładnie. Udało się zatem go pokonać. Bez większych problemów, szczerze mówiąc. Chociaż mówię, no fakt, że tutaj mieliśmy tylko jedno działko, no, siłą rzeczy sprawił, że trzeba było trochę też się namęczyć ze swoimi pukawkami tutaj. No ale to nie był problem absolutnie. To co? Myślę, że w dalszą drogę wyruszymy w następnym odcinku. W takim razie. Tu jeszcze tylko może zbiorę. Mamy działko. No oni czekają, więc dostaniemy się tam w kolejnym materiale i zobaczymy jak te wydarzenia w San Francisco będą się prezentować. Zostawcie kciuka w górę jeśli dzisiejszy odcinek wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Cześć!